Dawniej uważano, że to Kazimierz Wielki, panujący w XIV stuleciu, zbudował średniowieczny zamek na Wawelu. Właśnie na jego polecenie drewnianoziemne wały twierdzy, górującej nad Krakowem, miały zostać zastąpione murem z kamienia. Dzisiaj wiadomo jednak, że fakty wyglądały inaczej. Najważniejszy gród w Polsce zaczął przekształcać się w zamczysko już w wieku XIII, u schyłku tzw. rozbicia dzielnicowego. Rezydencja bardzo wiele zawdzięczała jednak ostatniemu koronowanemu Piastowi. Kronikarz, który znał sprawę z pierwszej ręki, pisał, że Kazimierz Wielki ozdobił Zamek Krakowski podziwugodnymi domami, wieżami, rzeźbą, malowidłami, dachami wielkiej piękności. Faktycznie na czasy sławnego króla przypadła spektakularna przebudowa stołecznej siedziby. Właśnie wówczas wzniesiono też jeden z najbardziej charakterystycznych, zagadkowych i problematycznych gmachów na wzgórzu. Istnieje on nadal i niezmiennie wprawia przewodników w konsternację. Dzisiaj w wielkiej historii z Kamilem Janickim tajemnica Kurzej Nogi na Wawelu. Odcinek powstał na podstawie mojej książki, poświęconej najważniejszemu polskiemu zamkowi. Wawel, biografia. W połowie XIV wieku od północno-wschodniego narożnika zamku wyprowadzono pod ukosem kamienne podmurowanie. Składało się ono ze strzelistych filarów, łączonych u góry zaokrąglonymi sklepieniami. Konstrukcja wychodziła w stronę miasta, na dodatkowe kilkanaście metrów od murów otaczających rezydencję monarszą. Z pewnością od samego początku coś na niej stało. Badacze nie są jednak zgodni, co konkretnie. Wiele pomysłowych propozycji wysunął przed stuleciem konserwator Wawelu, Adolf Szyszko Bohusz. Zainspirowany rozwiązaniami znanymi z zamków krzyżackich, stwierdził, że podmurowanie mogło prowadzić do specjalnej, oddalonej od rezydencji wieży latrynowej, gdzie dało się spełniać fizjologiczne potrzeby bez ryzyka zasmrodzenia wnętrz zamkowych. Bardziej prawdopodobne wydawało mu się jednak, że budynek na słupach zawierał dodatkowe ujęcie wody. Byłaby to więc swoista wieża wodna. Wreszcie Szyszko Bohusz wysunął też domysł, że wieża miała charakter obronny, albo że pod konstrukcją wychodził podziemny korytarz łączący zamek z miastem. Żadne z tych rozwiązań nie brzmi już dzisiaj wiarygodnie. Przyjmuje się raczej, że na podmurowaniu od początku wznosił się budynek rezydencjonalny, stanowiący bezpośrednie przedłużenie sąsiedniej wieży łokietkowej, wzniesionej przez niskiego króla na początku XIV stulecia. Miał on tylko jedną, zawieszoną wysoko kondygnację. Nie był przestronny. Dzisiejsza jego forma, chyba bliska pierwotnej, obejmuje mały przedsionek i salkę o powierzchni 26 metrów kwadratowych. Według badaczy wnętrza mogły stanowić część apartamentu króla, albo też monarszą kaplicę i tylko w razie zagrożenia były adaptowane do celów obronnych. Najwięcej dyskusji zrodziło zresztą nie ich przeznaczenie, ale raczej nazwa. Belwederek czy też wykusz na słupach jest obecnie określany mianem kurzej stopki. Filuterne zdrobnienie nie ma żadnego historycznego uzasadnienia. Wymyślił je i spopularyzował dopiero wspomniany Adolf Szyszko Bohusz, uchodzący przed stuleciem za największy autorytet we wszelkich sprawach związanych z Wawelem. W dokumentach z drugiej połowy XVII wieku i ze stulecia XVIII występuje nazwa Kurza Stopa. Wcześniej, za czasów świetności średniowiecznego i renesansowego Wawelu, używano jednak tylko formy Kurza Noga. Znawcy dziejów zamku długo głowili się nad jej pochodzeniem. Sam fakt, że belwederek wznosił się na podmurowaniu z zaznaczonymi słupami, nie nadawał mu przecież formy przywodzącej na myśl kura stojącego na jednej nodze. Szyszko Bohusz odniósł się do kwestii zdawkowo i w sposób, który zdaniem innego badacza niczego nie wyjaśniał. W jednej z prac rzucił uwagę, że nazwa mogła przywędrować z Węgier,
W kolejnej, że być może wiązała się z systemem ogrzewania budynku. W początkach XX wieku w literaturze, skądinąd naukowej, promowano również wersję, według której kurza noga to swoiste przejęzyczenie, a prawdziwa nazwa powinna brzmieć zmorza stopa. To by zaś, jak tłumaczono, oznaczało pentagram, gwiazdę pięcioramienną. Wreszcie dawni akademicy sięgali nawet po motywy zaczerpnięte z kultury japońskiej, zupełnie przecież nieznanej na dworze ostatnich piastów. Antoni Franaszek, który przed 30 laty zestawił różne możliwości, za dość przekonującą uznał wersję, według której nazwa wiązała się z tym, jak światło słoneczne padało na obicia wnętrza, ukazując na nich, tylko raz w roku, sylwetkę koguta. Badacz zaproponował też własne rozwiązanie zagadki. Sugerował, że być może budowniczowie zwieńczyli belwederek metalowym kogutem, a więc symbolem zmartwychwstania. Oczywiście ani rzeczone obicia, ani kur na dachu nie znajdują potwierdzenia w materiale historycznym i co najważniejsze, nie muszą znajdywać. Wprawdzie wszelkie przewodniki i albumy wciąż określają wykurz na słupach mianem kurzej stopki, ale dzisiaj wiadomo, że termin ten jest kompletnie błędny. Wieloletni kustosz zbiorów na Wawelu, dr Andrzej Fischinger, przekonująco wykazał, że w drugiej połowie XVII wieku, gdy Zamek Królewski znajdował się w ruinie i od dawna nie pełnił funkcji faktycznej rezydencji władcy, doszło do pomyłki, która wciąż jest powielana. Kiepsko zorientowani inspektorzy, których wysłano, aby ocenili stan zabudowań, błędnie przypisali nazwę kurzej stopy ukośnemu belwederkowi. Wcześniej kurzą nogą określano jednak inną część zamku, taką, która faktycznie mogła zostać powiązana z kogutem na jednej nodze. Prawdopodobnie u schyłku swojego panowania Kazimierz Wielki przystąpił do generalnego remontu Białego Pałacu, czyli naczelnej części rezydencji monarszej na Wawelu, wzniesionej u schyłku rozbicia dzielnicowego. Walna przebudowa objęła wschodnią część budowli, kwadratowy aneks w formie wieży, usytuowany pomiędzy główną bryłą domu, a tak zwaną wieżą łokietkową, z belwederkiem. Z wnętrza budowli usunięto drewniane stropy, a ich miejsce zajęły murowane sklepienia. Na poszczególnych poziomach zostały one wsparte umieszczonymi centralnie słupami. Konstrukcję kondygnacji rozwiązano jednak za każdym razem inaczej. W piwnicy przypora podtrzymywała proste w formie sklepienie w typie nazywanym klasztornym, złożone z dwóch łuków, które przecinały się w centrum. Wyżej wybrano już formy o wiele bardziej imponujące. Słup w sali na wysokim parterze wciąż można podziwiać, w pełnej okazałości. Pomieszczenie istnieje nadal, nie zniszczono go podczas kolejnej, renesansowej przebudowy. To tak zwana Sala Kazimierzowska w obecnym narożniku pałacu. Nazwa nie powinna dziwić. Zapewne właśnie w tym pokoju, ozdobionym smukłym filarem, który podtrzymuje eleganckie sklepienie krzyżowo-żebrowe, znajdowała się monarsza sypialnia. Największe wrażenie musiało jednak robić pomieszczenie, które na polecenie Kazimierza Wielkiego zbudowano na piętrze pierwszym, a więc na szczycie wieży. Miało ono po remoncie przeszło 9 metrów wysokości. Po środku stał filar o 12 bokach, tak smukły, że aż trudno było uwierzyć, że dźwiga ceglaną strukturę sufitu. Sklepienie rozchodziło się od niego promieniście, przyjmując jakby formę ogromnego, misternie zdobionego parasola. Było to prawdziwe dzieło sztuki, wyraz bogactwa i wyszukanych gustów polskiego monarchy. Nic więc właściwie dziwnego, że piętro aneksu Białego Pałacu stało się, jak pisał chociażby Andrzej Fischinger, jedną z najważniejszych izb królewskiego zamku. Tutaj ulokowano salę audiencyjną, czy też tronową polskich władców. Filar niósł za sobą zapewne ważne treści ideowe, a na zwornikach sklepienia umieszczono być może herby lub inne oznaki królewskiej zwierzchności. Jeden z badaczy tematu sugerował, że sam słup symbolizował sprawiedliwość,
goście pałacu wyrobili sobie jednak prostsze skojarzenia. O wspaniałym wnętrzu, podtrzymywanym przez centralną przyporę, szybko zaczęto mówić i pisać, że jest to kurza noga. Termin odnoszono do samego reprezentacyjnego piętra albo do całego aneksu. Niekiedy zaś szerzej do północno-wschodniej części zamku, łącznie z salami głównego gmachu Białego Pałacu. Ale nigdy do belwederku na podmurowaniu, który dzisiaj jest określany kurzą stopką. Nazwa nie brzmiała może dumnie, ale najwidoczniej spodobała się także głównym rezydentom Wawelu. Szybko przeniknęła do oficjalnej dokumentacji. W różnych pismach oraz rachunkach z wieków XV i XVI wzmianki o kurzej nodze padają ponad 200 razy i nie kłócą się wcale z powagą źródeł. Ogółem można odnieść wrażenie, że polscy królowie mieli pewien dystans do swojej rezydencji. Inne, zwykle trudne do zlokalizowania, sale zamku również określano w dość swobodny sposób. Z późnego średniowiecza znane są takie pomieszczenia jak chociażby Sowiniec, Laskowiec czy wreszcie Malowanka. Następcy Kazimierza Wielkiego wypełniali w kurzej nodze swoje codzienne, rutynowe obowiązki. Tutaj przyjmowano dygnitarzy, krakowskich rajców, a także delegatów z Nowego Miasta, założonego po przeciwnej stronie Wawelu, Kazimierza. Pod imponującym filarem królowie odbierali przysięgi, rozstrzygali spory i wydawali dokumenty. Czasem z precyzyjną adnotacją, jak choćby Actum in Curia Noga, in cubiculo castri Krakowiensis. A więc dano w kurzej nodze w pokoju zamku krakowskiego. Sala miała powierzchnię 100 metrów kwadratowych. Mogła zatem sprostać wszelkim wymogom ceremoniału, nawet w tych rzadkich wypadkach, gdy królowi towarzyszyła w komplecie cała, przynajmniej 20-osobowa rada monarsza. Podczas renesansowej przebudowy rezydencji nie zdecydowano się jednak zachować bez zmian tej tak ważnej części Wawelu. Wysoki pokój kurzej nogi został wówczas podzielony na dwa piętra. W efekcie stopniowo zaczęła się zacierać geneza nazwy. W XVII wieku już tak niezrozumiałej, że ktoś mógł faktycznie pomyśleć, iż należy ją odnieść do innego punktu na mapie pałacu. Chcielibyście wiedzieć więcej? Całą masę ciekawostek na temat najważniejszego polskiego zamku znajdziecie w mojej książce Wawel – Biografia. Jeśli natomiast chcecie, żeby powstały kolejne odcinki, polubcie ten materiał, zostawcie od siebie jakiś komentarz i zasubskrybujcie nasz kanał.